Witam, dzień dobry. Kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Kamil Cebulski z tej strony. Dzisiaj z Mariuszem rozmawiamy, który co? Pudełka produkujesz. No tak, można to nazwać pudełkami. Dokładnie to są opakowania zwrotne dla przemysłu motoryzacyjnego. To tak troszeczkę już może się zagłębię w ten temat, bo krótko mówiąc, w fabryce samochodów się niewiele się produkuje. Tak naprawdę to jest montownia Tak. i te wszystkie części muszą przyjechać w jakichś opakowaniach. I takie opakowania właśnie moja firma produkuje. No, całe szczęście, że robimy takie rzeczy, bo no, popyt rośnie, bo tych samochodów się produkuje coraz więcej wokół nas, w ościennych krajach także. Więc tak naprawdę my żyjemy z eksportu. Ciągle, ale proszę, ciągle się buduje coraz więcej samochodów. To znaczy, no, wokół nas powstaje coraz więcej fabryk samochodów, czyli Słowacja, Czechy, te tereny, gdzie no, coraz więcej też poddostawców powstaje, czyli do jednego miejsca w fabryce tak naprawdę około 10-12 miejsc pracowniczych jest u dostawców, więc no, oni te części w czymś dostarczają, tak, do tych, to przykład Opla w Gliwicach, który jest mi najbliżej, no to no jest jedna fabryka, a jest cała strefa gdzieś tam kilkudziesięciu fabryk wokół, które dostarczają do niego części różne, tak? No i tak jest tak naprawdę w każdym przypadku, każdej fabryki. Czyli Mariuszu, nie dość, że budowa, produkcja pudeł, opakowań takich specjalistycznych, to jest bardzo niszowe, ale ty jeszcze działasz w niszy, czyli dostarczasz opakowania do B2B w zasadzie układów, takie strasznie hermetyczne, strasznie niszowe. Jak się robi biznes taki cholera strasznie niszowy? Ja podziwiam właśnie kogoś, kto potrafi zrobić biznes na czymś takim niszowym, że ja bym w ogóle nie pomyślał w żadnych moich snach, że produkcja pudełek, żeby opakować części, które jadą od fabryki do montowni, to może być tak duży biznes, no bo tam ładne dziesiątki osób są w to zaangażowane. Tak, no, znaczy powiem tak, no ja się nie wziąłem przypadkowo w tym biznesie, bo ja 14 lat, zanim otworzyłem swoją firmę, to przez 14 lat pracowałem w tej branży, w różnych firmach i dzięki temu tak naprawdę nabierałem doświadczeń też w różnych organizacjach, bo pracowałem w firmach i państwowej, i prywatnej, i w korporacji. Także różne doświadczenia i dobre, i złe z tych organizacji sobie mogłem powyciągać. No i to tak naprawdę staram się przekładać właśnie na swoją firmę, która od 2011 roku działa i, no i tak ją buduję, tak krok po kroku. W tej chwili już mamy 80 osób. Wow. Działamy na terenie całej Europy. No i już obroty są też no, z roku na rok coraz większe. Już jesteśmy uwzględniani w rankingach, także to już jest całkiem nieźle. Ale, jak na to ale czekaj, ranking to jest specjalny ranking producentów opakowań na rynek motoryzacyjny? Nie, to jest znaczy ranking przetwórców tworzyw sztucznych, bo my robimy opakowania z tworzyw sztucznych i za rok 2017 pierwszy raz nas ujęto już w rankingach. Byliśmy w trzeciej setce, ale za 2018 na pewno awansujemy, bo mamy no, mocny przyrost, więc myślę, że spokojnie już w drugiej setce będziemy. No to szacun, no to wielkie gratulacje. Streściłeś trochę tak na szybko swoją karierę, że od zwykłych prac, zwykłych, państwowych, przez korporacje. No to opowiadaj, skąd to się wzięło? Bo nas słucha młodzież, która no, albo ma firmę, tak, albo robi jeszcze coś na czarno, bo nie są takie obroty, żeby ją zalegalizować jeszcze. I gdzieś, no tak na dobrą sprawę, większość społeczeństwa marzy, żeby stworzyć jakąś firmę 30 czy 80-osobową i to jest gdzieś tam ich cel, więc opowiadaj, jak to się u ciebie zaczęło, co 18 lat wychodzisz z maturą i mówisz, mama, ja tutaj biznes będę robił. No nie, no po maturze poszedłem grzecznie na studia ekonomiczne i tak naprawdę w trakcie studiów to tylko no, dorabiałem sobie w trakcie wakacji, ale też wyjeżdżałem za granicę pracować w wakacje. Ale no,
wtedy jeszcze tak naprawdę nie myślałem o swoim biznesie. Ten pierwsze myśli o stworzeniu firmy to zaczęły się w momencie, jak zacząłem pracować na etacie. No i im dalej, tym jakby... Poczekaj. Zacząłeś pracować, po studiach tak. Zacząłeś pracować na etacie, tak? Tak. I wtedy jeszcze nie myślałeś w ogóle o przedsiębiorczości. Chciałeś, nie wiem, chwycić posadę pewną na 40 lat, bo to w budżetówce tak przeważnie się chyba ma. To znaczy, no wtedy nie myślałem, aczkolwiek wtedy już pierwszy raz miałem takie odczucia, że no coś się dzieje w firmie nie do końca tak, jak wydaje mi się, że się powinno dziać, tak? I tam akurat w tej pierwszej firmie pracowałem 5 lat i chyba po 3 latach pracy chciałem odejść z tej firmy, tylko dali mi argument taki, no nie do odrzucenia tak naprawdę, podwyżkę, żeby zostać, bo dali mi awans i bardzo dużą podwyżkę, więc jeszcze wtedy 2 lata pracowałem w tej firmie. Czyli... No ale i tak potem gdzieś tam nasze drogi myślenia się zaczęły rozchodzić, no ja miałem inne podejście niż moi najwyżsi przełożeni i stwierdziłem, że no w swojej dalszej przyszłości w tej organizacji nie widzę, no i zmieniłem totalnie pracodawcę, poszedłem wtedy do prywatnego przedsiębiorcy. I co, i tu trzeba było pracować? Rozkręcał swoją firmę. Ja przeszedłem z firmy zatrudniającej 2000 osób do firmy, która zatrudniała 25 osób, no więc zupełna zmiana, tak. Ale tutaj mogłem się bardziej wykazać, tak? Tutaj tak, więcej człowiek, zależało od mojej człowiek pracy. Człowiek czuje wtedy, że pracuje, nie? Że jest jakąś naprawdę dużą częścią całej maszyny, a nie gdzieś tam jakimś małym trybikiem. Tak mi się przynajmniej dokładnie wydaje. Dokładnie tak. Takie też właśnie miałem odczucia. W tej firmie przepracowałem 6,5 roku. Jak odchodziłem, to miała 180 osób. Więc to czemu odchodziłeś? Też się mocno rozwinę. Tak? Czemu odchodziłeś? No przecież to jest w zasadzie wzór czy przepis na dobrą karierę, jaką ja mówię do ludzi, którzy tak, wiesz, bo dużo ludzi tak, a założyłaby biznes, chciałaby, nie chciała, już wiesz, już myśli o tym 5 lat. To ja często odpowiadam, że słuchaj, może nie zakładaj tego biznesu, bo ty tak myślisz, może to ty tak na dobrą sprawę nie jesteś przedsiębiorcą, może po prostu czytasz te motywacyjne książki i tak chcesz naśladować innych, ale nie jesteś pewny i tak dalej. Idź, zrób karierę, znajdź przedsiębiorcę, który założył firmę rok, 2-3 lata temu, zatrudnij się jako 5., 10. I pracuj tam przez rok. Jak przez rok nie zatrudnią jednej czy dwóch osób, to znaczy, że firma się nie rozwija, zwolnij się z tej roboty, idź do następnej i w końcu trafisz na firmę, która z 25 urośnie na 180 i wtedy no nie będziesz magazynierem w tej firmie. Mhm. No to ty tą karierę zrobiłeś, to czemu odeszłeś? Znaczy odszedłem z takiego powodu, że no niestety właścicielowi firmy zbyt chyba, tak to delikatnie mówię, zbyt dużo pomysłów przychodziło do głowy, niekoniecznie, że się tak wyrażę, rentownych, tak? A ja jestem taką osobą, która stara się dość mocno patrzeć do przodu i pewne rzeczy przewidywać. No i stwierdziłem, że ta firma w dobrym kierunku nie pójdzie dalej. I czas na zmiany, tak? I tutaj też poszedłem właśnie już totalnie w kolejną, inny typ organizacji, bo poszedłem do korporacji. Do korporacji wrócimy, bo tutaj też taki mam ciekawy komentarz. W ogóle jestem ciekawy twojego komentarza, bo często jak rozmawiam z kolegą Tadem Witkowiczem, który tam stworzył w Ameryce dwie firmy takie duże, na Nasdaq je wprowadził, jako pierwszy Polak zresztą, to on często mówi, że przedsiębiorca to jest taki naprawdę samotny człowiek. Bo nie ma z kim porozmawiać, nie ma z kim się zwierzyć, nie ma z kim omówić swoich problemów takich bieżących. No,
no bo co, z inwestorami porozmawia i będzie mówił o problemach, no to nie, inwestorom się zawsze mówi, dobrze jest, tu mamy super te słupki i tak dalej, tak? No do żony porozmawia, no to wróci z domu późno w nocy, to żona ma już swoje problemy i zanim nie zamknie drzwi, to ta już mu daje worek śmieci do wyrzucenia, żeby skoczył wyrzucić, tak? Z pracownikami porozmawia, że są w firmie problemy, no to ci pracownicy, może ta firma, tak jak ty powiedziałeś, idzie nie w tym kierunku i trzeba by się ewakuować, czyli coś w tym jest, że ci przedsiębiorcy to są samotni ludzie. Tak, tylko akurat w tym przypadku było tak, że myśmy mówili temu naszemu szefowi, że te jego ruchy są no, nie do końca właściwe i nas nie słuchał, tak? No i niestety się okazało potem, że wpadł naprawdę w problemy i musiał sprzedać firmę za grosze po prostu, tak? A gdyby słuchał tylko ludzi, to by naprawdę żył całkiem nieźle. Ale to też tak się mówi, nie? Bo to wiesz, no, trudno się też postawić nam w jego sytuacji, gdzie mu firma urosła, wszystko jest dla niego nowe, wiesz. Nagle musiał bardzo często podejmować decyzje wbrew tym doradzaczom. Zrobił wbrew jedną decyzję, wbrew drugą decyzję, wbrew piątą decyzję. Wszystko się udawało do czasu, kiedy się coś nie udało, nie? Więc to też tak, cholera, trudno tak po czasie, nie? Tutaj powiem szczerze, właśnie to jest coś, na co ja chcę, znaczy od jakiegoś czasu zwracam wszystkim uwagę, którzy mnie gdzieś tam śledzą i się uczą ode mnie, żeby po pierwsze słuchać ludzi, z którymi się pracuje, a dwa, przygotować się tak naprawdę do robienia swojego biznesu i cały czas podnosić swoje kompetencje i wiedzę, tak? A jeśli nie masz jakiegoś obszaru, wiedzy w jakimś obszarze, to znajdź kogoś, kto ma tą wiedzę i się od niego dowiedz, jak coś tam zrobić, tak? Ja mam w przeciwieństwie do tego mojego byłego pracodawcy w tej prywatnej firmy podejście takie, że ja się nigdy nie będę uważał za alfę i omegę i naprawdę współpracuję z ludźmi z różnych dziedzin i wspieram się po prostu informacjami i ich wiedzą, żeby jak najlepiej prowadzić swój biznes, tak? I oczywiście wyciągnąłem też wszystkie lekcje z tych moich etatów, z tego, co się naoglądałem, na te wszystkie zarówno dobre rzeczy, jak i złe rzeczy, które gdzieś tam ci moi szefowie popełniali. No i w ten sposób staram się budować swój biznes, tak? Ale też cały czas dbam o to, żeby podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje i cały czas pracuję, otaczam się specjalistami z różnych dziedzin, tak? Bo okay. Ja na przykład jestem ekonomistą, tak naprawdę prowadzę firmę produkcyjną, której w życiu nie chciałem prowadzić, tak? Ale otoczyłem się ludźmi. Tak, to jest też paradoks, ale otoczyłem się ludźmi, inżynierami, którzy wiedzą, jak coś tam wyprodukować, zaprojektować i tak dalej. Ja im muszę tylko jakby ogarnąć stronę, żeby mieli co robić i żeby finansowo się to wszystko pomocnikiem. Spinało, tak? Jesteś pomocnikiem znam, murarza, tak jak to zwykle bywa. No. Temu trochę i trzeba zespół zbudować i tylko być tą częścią, która dogaduje tych ludzi i egzekwuje i organizuje, tak? To tylko, no, można powiedzieć, że tylko, ale to jest naprawdę bardzo dużo. Okej, wróćmy do narracji. Czyli co? Jedna firma, druga firma, ciągle nie jesteś głodny własnego przedsiębiorstwa, bo poszedłeś do korporacji. Trzecią karierę budować. Tak, ale w korporacji włącznie byłem rok i 8 miesięcy i przez pierwsze pół roku odpoczywałem psychicznie, ponieważ co chwilę byłem wysyłany na jakieś szkolenie albo na wizytę w jakimś zakładzie produkcyjnym z tej grupy. No generalnie pół roku niewiele robiłem i po pół roku zaczęło mnie to denerwować, tak? Mówię, że okej, to zróbmy coś więcej, tylko no akurat ta moja korporacja miała to do siebie, że tam, bo to szwedzka była, więc Szwedzi podejmowali decyzję tylko dwa miesiące w roku, bo tak, bo w styczniu było zaraz po świętach, więc nie podejmowali decyzji. W lutym jakieś decyzje były podejmowane, w marcu już niekoniecznie, bo za chwilę są święta Wielkiej Nocy. No, kwiecień to odpadał zupełnie, bo Wielkanoc. W maju coś tam się działo,
No, w czerwcu już nie, bo za chwilę wakacje, potem oczywiście no, przerwa wakacyjna, następne decyzje były w październiku, tak? No Tak. i strasznie wolno to działało. Co mnie denerwowało, że nie potrafi firma wykorzystywać po prostu tych szans, które się pojawiały gdzieś tam na rynku, przez właśnie no, opóźnienia w decyzjach, tak? I gdzieś tam właśnie po roku pracy dostałem propozycję no, znowu z prywatnego sektora, żebym pokierował uruchomieniem produkcji w firmie, tak? O, Czyli coś stworzył ambitnego. tą firmę od zera tak naprawdę i tam przez jakiś czas się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, no kurczę, czemu nie spróbować, tak? No i poszedłem do tej firmy i stworzyłem tą produkcję, tak? Przez rok ta firma się rozkręcała i po roku niestety znowu mi się trafili tacy szefowie, którzy inną mieli wizję rozwoju tej firmy niż ja. Ja byłem wtedy dyrektorem zarządzającym u nich. No. I stwierdziłem, kurczę, skoro potrafiłem to zrobić dla kogoś innego, Tak. to może to zrobię w końcu dla siebie, tak? No tak, tylko że dla I siebie to zrobię to są. na swoich warunkach po swojemu. No tak, tylko dla siebie to są problemy, no bo kapitał trzeba mieć Tak. i no, te bariery wejścia pokonać. Jeżeli nie masz, no, nie Zgadza się. masz czym pokonać tych barier wejścia, no to jaki biznes możesz robić? Nie wiem, sklep internetowy czy sklep z ciuchami, tak? Ale budowanie fabryk, tego, tu, maszyny, to są zyliardy złotych. No powiedzmy, że tak. Znaczy, to jest na zasadzie no, budowania od niewielkiej hali, tak? Bo pierwsza rzecz oczywiście, którą zrobiłem, to się najpierw upewniłem, czy ktoś w ogóle będzie chciał ode mnie kupić. Ja przez 14 lat cały czas w tej samej branży byłem, więc cały czas miałem kontakty. No, tak naprawdę przechodzenie przez każdą z firm rozszerzało tylko te moje kontakty. No i gdy już miałem pewność, że ludzie, ja się głównie sprzedażą eksportową zajmowałem, więc skierowałem swoje pytania do ludzi z całej Europy. No wszyscy powiedzieli, słuchaj, no pewnie, no znamy się tyle lat, jak będziesz miał dobry produkt, dobrej cenie, to pewnie, że kupimy, tak? No i to tak naprawdę była taka decyzja, No, że kurczę, no ale trzeba chyba poczekaj, zaryzykować, Mariusz, bo bo jak nie teraz, to kiedy, tak? to tak ładnie brzmi, ale oni swoich dostawców aktualnych też znają X lat i też od Tak. nich kupują, więc Tak, ale czemu ja też mieliby nagle. wiedziałem, czego oni potrzebują. No to ci dostawcy nie wiedzieli, skoro im dostarczają. Nie, no wiedzieli, tak, ale ja też wiedziałem, gdzie są słabe punkty tych dostawców, gdzie ja mogę zaproponować coś, co przeważy, że będą chcieli kupić u mnie, tak? Znaczy, co to mogłoby być? No pudełko jak pudełko, no nie No. wiem, jakoś inaczej zaprojektowane, wgniecione, no nie mam pojęcia, co oprócz ceny można byłoby tutaj, no nie wiem, chyba wiesz, ja zatrudnił się na miesiąc, dwa jako magazynier w takich firmach i popytał się ludzi, na co oni kurwią, jak to pudełko przychodzi, że nie ma za co złapać, nie, albo nie wiem, zimne jest na przykład, to trzeba zrobić rączki z innego, no nie mam pojęcia, czym można by tutaj tak, no pewnie będziesz mówił, że to jest bardzo innowacyjny produkt i tak dalej, ale to jest, no, pudełka. Tak, no pudełka, ale one są zawsze, bo to są robione rzeczy na zamówienie. To jest wszystko szyte na miarę. Tak. Jedną z rzeczy, która spowodowała, że ludzie zaczęli u mnie kupować, to był czas dostawy. Gdzie normalnie to są, to, no, od zamówienia do dostawy to jest kilka tygodni. Ja potrafiłem to zrobić tydzień, 2 tygodnie szybciej i to już był czynnik przeważający na początku, tak? Który się liczył po prostu dla Jasne. odbiorców, tak? W podobnej cenie, ale było szybciej. No i od tego zaczynałem tak naprawdę, tak? I pierwszą swoją sprzedaż robiłem do Irlandii. O proszę. Czyli zadziałałeś No. trochę jak branża drukarska, gdzie w branży drukarskiej wszystko, co się chce drukować, to trzeba wydrukować na wczoraj.
I bardzo dużo drukarzy narzeka na to, że ci klienci to sobie przychodzą i mają jakieś takie wymagania, że to trzeba na wczoraj. Ale część drukarzy poszła za klientem i zrobili drukarnię 24 godziny na dobę otwartą i jeszcze z dowozem. Bo jeżeli klient potrzebuje na ostatnią chwilę, to za dowóz nie zapłaci 50 zł, tylko 200 zł zapłaci. I skoro klient chce płacić, no to trzeba mu te życzenia spełnić. Dokładnie, dokładnie. Czyli no trzeba zrobić to, czego klient oczekuje, tak? No ja na początku taką miałem strategię. Ja na początku miałem małą halę. Przez pierwsze 2 miesiące w ogóle tylko zajmowałem się z handlem, czyli kupowałem tam, gdzie no wiedziałem, że mogę kupić też, nazwijmy to, w wyrobionych kontaktach, w firmach, którymi po prostu się znałem. No i sprzedawałem gdzieś tam, tak, ale w drugim miesiącu właśnie już moi klienci stwierdzili: Mariusz, ale uruchomiłbyś tą produkcję, będziesz bardziej elastyczny, będziesz miał lepsze możliwości, szybciej będziesz reagował. No w sumie mówili do mnie to, co ja chciałem usłyszeć, tak. No ja mówię, no dobra, no to zobaczmy, co mogę. I wynajęłem jakąś małą halę, pierwsze maszyny pożyczyłem. Dojdziemy do budowy fabryki, ale poczekaj. Jesteś w miejscu, gdzie zdobywasz zamówienia, i kontaktujesz się z firmami, które takie pudełka produkują, albo podobne, i mówisz im, jak to wyprodukować dla tej firmy, oni produkują i tak dalej. To dlaczego nie dało się wypracować takiej dobrej współpracy, tylko gdzieś tam no, musiałeś to produkować? Czy czemu taka pozycja pośrednika nie była takim czymś wystarczającym? No, nie do końca właśnie, ponieważ ja jak wchodziłem w ten łańcuch, tych długich dostaw, tak? A klienci cały czas narzekają, znaczy może nie, że cały czas, ale są takie okresy w roku, gdzie się te czasy dostaw mocno wydłużają. Okay. I klienci po prostu no, chcą szybciej, tak? Już cena na przykład nie gra roli, bo liczy się po prostu czas dostawy. No dobrze, ale jeżeli cena nie gra roli, to ty wtedy idziesz do tego swojego podwykonawcy i mówisz, że te pudełka brałem po 4 zł, ale teraz daję 5,50, ale muszą być na przyszły tydzień. No właśnie to tak nie działa niestety, bo to są zwykle takie dość spore firmy były, przynajmniej te na początku, od których kupowałem. Aha. No i tam się człowiek musiał ustawić w kolejce, nie? Niestety nie szło tak tego przeskoczyć, jak mówisz. Byłoby fajniej, wtedy faktycznie tylko na handlu by się można było oprzeć. Natomiast oczekiwania rynku były inne, tak? Okej, okay, czyli... Po tych 2 miesiącach wynająłem małą halę 170 metrów kwadratowych i pożyczyłem tak naprawdę pierwsze maszyny. I pierwszych 3 ludzi zatrudniłem, tak? Okej, okay, to jakieś wtryskarki, czy? Nie, trzeba było zrobić. Jakieś wtryskarki to były do plastiku, czy, nie, nie. Czy jakieś sklejanie? Akurat to jest przetwarzanie takich płyt komórkowych okay. z tworzyw, dokładnie z polipropylenu. To jest na zasadzie, podobnie jak tektura papierowa, tylko że to jest plastik, czyli maszyny są podobne do przetwarzania tego. Czyli takie meble z plastiku budowałeś. Budowałeś meble z plastiku. Że płyty plastikowe trzeba było pociąć, skleić. Tak, no skleić, zmontować, znitować, tam w zależności od potrzeb, plus jakieś akcesoria do tego zmontować, tak, jakieś właśnie rączki, jakąś ramkę, tego typu rzeczy, nie? No i tak się to zaczęło, tak naprawdę, tak? No czyli potem, zaczynałeś potem... trochę tak jak ja, z uczelnią, gdzie na początku była jakaś taka mała firma szkoleniowa, potem zaczęliśmy się dogadywać z wielkimi uczelniami, że poprowadzimy im studia podyplomowe, że my zrekrutujemy, my przeprowadzimy program, my zrobimy wszystko, oni tylko stempelek dadzą i będą pilnować jakości i papierów. Potem zrobiliśmy studia licencjackie, gdzie ja byłem ciągle takim... no pośrednikiem, gdzie ja wszystko dostarczałem, a oni to organizowali, aż w końcu urosło to na tyle, że już się opłacało zadbać o własną licencję i przejść na swoje. Tylko mi to zajęło 13 lat, Ewa Zbiro, czy 12, a tobie 2 miesiące. Już wiedziałeś, że gdzieś tam trzeba iść na swoje i działać. Tak, ale to też nie było tak, że od razu było nie wiadomo co, bo to były no, pojedyncze zamówienia, no tych ludzi było na początku 3, na koniec roku już miałem chyba 6 osób wtedy. No to już ładna gromada. I sobie wtedy powiedziałem, że jak przeżyję pierwszy rok, to zaczynam ostro inwestować po prostu w park maszynowy, tak?
No i faktycznie, no tak się poskładało, że Ale zauważyłeś, no, że Mariuszu, jak zmieniłeś słownictwo, że teraz mówisz nie, że budowało się fabryki, stawiało i tak dalej, tylko powiedzieć, jak przeżyje pierwszy rok, czyli takie troszeczkę inne podejście, jak się jest na swoim. Tak, no znaczy, no wiesz, no, ja też no, wtedy zacząłem odczuwać tą odpowiedzialność też za tych ludzi, którzy u mnie pracują, tak, bo nigdy wcześniej to tak naprawdę mnie nie obchodziło, będąc na etatach u innych, znaczy może nie do końca, tak, nie w takiej formie, a tutaj no ewidentnie no, ogromnie dużo rzeczy zaczęło ode mnie zależeć i no i żeby ci ludzie mieli pracę, no to ja musiałem tak naprawdę, ja byłem oczywiście wiadomo wszystkim na początku w tej firmie i, no i od mojego zaangażowania zależało to, czy chłopaki na Tak. produkcji będą mieli co robić, tak? Dokładnie. No, Ale tak. wiesz co, Mariusz, to tak z twojej perspektywy wygląda, nie? A ja kiedyś napisałem, znaczy tak, no na YouTubie takie mowę zrobiłem, że to jednak ten przedsiębiorca myśli, dba i tak dalej. I miałem całą masę komentarzy w stylu, a nieprawda, bo mój szef to on nic nie robi, on tylko zamówienia generuje, tak? Nic nie robi, tylko dba o zamówienia, ale nic więcej. Poza tym. Znaczy wraz z rozwojem firmy zmienia się też zakres tak naprawdę pracy szefa. Ja też to widzę po sobie, bo tak im większa firma, ja też zacząłem oddawać po prostu te kompetencje kolejnym ludziom, którzy zaczęli przychodzić do firmy. I w tej chwili tak naprawdę już na tym etapie się zupełnie innymi rzeczami zajmuję niż na etapie, kiedy byłem na samym początku, tak? Nic nie robisz, tylko dbasz o zamówienia. Znaczy no też tak oczywiście dbam, natomiast no ja już bardziej strategicznie też myślę, bardziej do przodu. W tej chwili no rozpoczynamy, właściwie rozpoczęliśmy budowę drugiego zakładu produkcyjnego i ja na przykład na tym jestem skupiony. O, tak, czyli widzę potężne inwestycje. Tak, inwestycja, ja myślę kilka lat do przodu, a mam już po prostu zespół taki, który no, pilnuje tego, co jest na bieżąco, tak? A ja się martwię tak naprawdę o finanse i o przyszłość. Czyli co, myślisz, że branża jest na tyle chłonna, że potrzebuje tyle tych produktów, że no postawienie drugiego budynku i drugiej produkcji to jest de facto no, no, zrobienie razy dwa tego, co się ma? Tak, znaczy w międzyczasie myśmy, ja może powiem, co się wydarzyło w międzyczasie, bo na teraz myśmy urośli do z powierzchni 170 metrów do 2400 metrów kwadratowych. Więc kilkukrotnie się zwiększyliśmy, jeśli chodzi o powierzchnię. No i jest nam ciasno. Tak naprawdę jesteśmy w trzech lokalizacjach w tej chwili. No i trzeba było tą decyzję podjąć o tym, że trzeba kupić po prostu większą działkę i wybudować w pobliżu, bo to będzie wszystko w miarę blisko siebie. Już duży zakład, w którym będziemy dalej się rozwijać, tak? I to oczywiście jest zapotrzebowanie, ale też no nasz zakres w trakcie tych kilku lat się też powiększył znacząco, bo zwiększyły się no, możliwości raz, że od strony maszyn, poszerzaliśmy tą gamę maszyn do przetwarzania, też, ale też nowe produkty żeśmy wprowadzali. Także tutaj jakby cały wachlarz się we wszystkie możliwe strony rozwija, tak? Więc my też no, słuchamy naszych klientów i ten rynek cały czas badamy i dostosowujemy się do tego, co rynek chce. Na przykład jedną z firm, która mocno wpłynęła na nas, jest taka mało znana marka niemiecka Volkswagen i cała grupa. No tak, tam coś z panem na H, z wąsami miała wspólnego, coś tam. Nie? No. No, to jest grupa, do której należą takie marki jak Audi, Skoda, Seat i Porsche. Więc oni nam któregoś pięknego dnia, 3 lata temu bodajże, powiedzieli, słuchajcie, albo zaczniecie projektować w 3D, albo no, nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Tak? Jak to projektować? Poczekaj. A co ich obchodzi, jak jest projektowane pudełko? No właśnie, no
Właśnie, i tutaj tak naprawdę możemy się trochę wgłębić w temat, bo zanim powstanie pudełko, to my, znaczy my musimy pokazać projekt, jak ta część będzie zapakowana. Bo my często wygrywamy też te projekty na etapie właśnie projektu, a nie już oferty. Bo kiedyś mieliśmy taki duży projekt, w sumie chyba jeden z największych w naszej historii, ale na pewno pierwszy taki duży w Volkswagenie właśnie, gdzie Volkswagen sobie takie rzeczy wymyślał, że tylko dwie firmy w Europie, jedna z Francji i my, podeszliśmy do tematu w ogóle, stwierdzając, ok, jest to skomplikowane, ale spróbujemy to no, zrobić tak, jak chcą. Francuzi nas wyprzedzili, być może zbyt szybcy byli i to potrafili, no zapakowali cztery, tak, do takiego kontenera, cztery części, a moi konstruktorzy odrobinę dłużej popracowali nad tym i włożyli sześć części w tą samą powierzchnię, tak, więc... I koszty transportu o połowę. No nie o dokładnie, połowę. Więc, mimo, że nasz pojemnik był droższy, bo więcej trzeba było tych tam części w środku mieć, które ustabilizowały ten detal, no to w skali jakby całego projektu no nasze rozwiązanie było tańsze, więc wybrali nas. Więc no, projektowanie też jest ważnym elementem po prostu w naszym tutaj działaniu, tak? I na początku, bo teraz mam swój dział projektowy, mam super konstruktorów, ale na początku to po prostu było na zasadzie zlecania do kolegi, który się czymś takim zajmował, tak? Który robił to po prostu przy okazji po godzinach, także no tak to się rozwijało na początku. No nie wszystko to... miałem na początku, to się wszystko z czasem rozwijało. Coraz większa specjalizacja i coraz większa. Aż w końcu zamieniasz się w taką dużą firmę, gdzie te zlecenia będziesz realizował nie w tydzień, tylko znowu będziesz realizował w 3 miesiące i znajdzie się pracownik, który się z tobą nie zgadzał i założy taką samą firmę jak ty. I tak i nie, bo zagrożenia oczywiście takie są, natomiast no nie jest to takie proste, zwłaszcza od strony też handlowej, tak? Bo mało kogo stać, znaczy inaczej, no ja tak jak wspomniałem, ja 14 lat byłem na tym rynku i te relacje sobie budowałem i dzięki temu tak naprawdę podjąłem tą decyzję, żeby zaryzykować. Natomiast oczywiście to, co było na początku i te maszyny, które miałem na początku, już zupełnie są innym typem maszyn niż te, które mamy teraz, bo teraz mamy no, technologie już bardziej zaawansowane. No i ten kapitał faktycznie na tym etapie, jakby ktoś chciał tak 1:1 przełożyć, to musiał wyjść ktoś, kto ma naprawdę dużo pieniędzy. Tak? Początek oczywiście, to były najprostsze rzeczy, i głównie dzięki kontaktom się to no, mogło rozwinąć na początku, tak? Ale ja cały czas inwestuję po prostu w tą produkcję, rozwijam ją, no bo patrzę dalej kilka lat do przodu, no, wiedząc, że to, co zainwestuję dzisiaj, mi przyniesie profity przez kilka lat. No. No wszyscy, jak zakładamy firmę, tak myślimy, tylko no, nie wszyscy, że tak powiem, doczekają tych chwil, gdzie te profity będą, bo jednak całkiem dużo decyzji no, jest błędnych. Nie boisz się tego, że to takie wieczne inwestowanie od takiej małej firemki do większej i że w końcu jedna z tych inwestycji gdzieś tam no, będzie kosztować tyle, że, no, że firma nie uciągnie takiego ciężaru. Wiesz co, no ja jestem osobą też mocno analityczną i lubię się przygotowywać do tego i teraz trochę taką autoreklamę sobie zrobię, bo w międzyczasie popełniłem dwie pozycje książkowe. Jedna to jest taka. Pierwszy biznes. Stworzyć pierwszy biznes. To wspólnie z koleżanką, którą poznałem na szkoleniach zresztą, żeśmy stworzyli, a druga pozycja to jest akurat świeża pozycja. Biznesplan. Jak napisać swój biznesplan. Przyznaj się, napisałeś swój biznesplan? Proszę? Napisałeś swój biznesplan?
Tak, no teraz pod tą inwestycję na przykład, to jest inwestycja na 9 milionów złotych, z czego kredyt jest na 7, więc no, bank musiał mi dać kredyt na podstawie między innymi biznesplanu, więc mogę powiedzieć, że to, co napisałem i co przedstawiłem bankowi, jest zaakceptowane, więc mogę śmiało powiedzieć, że wiem, jak się pisze biznesplan, który przynosi po prostu decyzję kredytową Tak. pozytywną, tak? No, więc zanim cokolwiek kupimy tak naprawdę, to analizujemy to, tak? Znaczy, oczywiście ja to głównie robię, bo to gdzieś tam w mojej gestii są te decyzje, zwłaszcza finansowe. Więc no musi to być uzasadnione, tak? I co też muszę powiedzieć, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, że to jest jakieś moje zboczenie czy coś, ale u mnie dyscyplina finansowa w firmie to jest coś, co spowodowało, że ta firma rośnie krok po kroku, dlatego że szanujemy każdą złotówkę. I przez tyle lat, do teraz, od 2011 roku, nie mamy złotówki kredytu, nawet w A. rachunku bieżącym. Czyli teraz bierzesz tą Wszystko. pierwszą działkę, bierzesz teraz kredytu jako tego narkotyku. Tak, pierwszy kredyt, ale już jak już biorę, to taki gruby kredyt, nie? Jak już popłynąć to z klasą, jeżeli. Tak, to powiedzmy. No, ale taką mam po prostu gdzieś, staram się robić tą dyscyplinę i też tak uczę ludzi, że można budować firmę bez kredytu, tylko trzeba to robić rozsądnie, tak? Nie zachłysnąć się po prostu tymi pieniędzmi, jeżeli one się pojawiają, tylko podejść do tego na zasadzie inwestujesz w swoją przyszłość, tak? To pieniądze Zwłaszcza. firmy to też ja traktuję siebie, jakbym tak naprawdę pracował w swojej firmie na etacie, czyli mam swoją pensję i tyle. I całe zyski zostają w firmie na rozwój. Ja sobie wypłacam pensję. Od czasu do czasu oczywiście się nagrodzę, jak jest za co, jakąś premią czy czymś. Jak pracownicy dostają premię, to ja też oczywiście. Natomiast to nie jest tak, że te pieniądze i na prawo i lewo się wydaje, No bo ale patrzy się w na co, przyszłość, na rozwój. ale No teraz na co jesteśmy na. można wydawać? No, jesteśmy już w takim wieku, gdzie wiesz, te gniazda sobie zbudowaliśmy, jest gdzie mieszkać, nie? Wszystko jest poustawiane. No to na co teraz w ogóle pieniądze wydawać? Właśnie teraz powinniśmy inwestować, bo już nie potrzebujemy domów budować, urządzać i tak dalej, i tak dalej. No. No tak, ale generalnie zawsze można mieć lepszy dom, albo drugi, albo trzeci i tak dalej. Ten standard życia sobie gdzieś tam Te? podnosić. Można? Te? Samochód można mieć 2 razy droższy. Te? Tylko po co, tak? Te? Dokładnie. Ja mam też taki cel fajny w życiu. Mam 46 lat teraz, a wymyśliłem sobie, że w wieku 50 lat przejdę na swoją emeryturę. Czyli tak O, muszę czemu? swoje biznesy, jak to mówią, rozwinąć, żeby było mnie stać na dochód pasywny, taki jaki sobie wymyśliłem, w wieku 50 lat, i wtedy będę bardziej osobą już, nazwijmy to, dozorującą czy też zarządzającą, niż taką operacyjną, tak? Czemu? Taki mam. Czemu? Czemu chcesz iść na emeryturę? Czemu nie chcesz pracować po 14 godzin na dobę w tym pięknym, rozwijającym się biznesie, przy tych inwestycjach, przy tych zmieniających się warunkach i tak dalej, i tak dalej? Wiesz co, no cóż, no Co będziesz dowiemy robił? się. Ale Mariusz, ale co będziesz, powiedz mi, co będziesz robił, jak nie będziesz przychodził do firmy i nie będziesz rozmawiał o inwestowaniu, o tym, o Ale tamtym? nie, ja będę przychodził, oczywiście, że będę, tylko będę już na zasadzie takiej, Rady no nadzorczej. tak, dokładnie tak, nie? Że już nie będę musiał być na to, nie, oczywiście. Trzeba będzie to przekazać odpowiednim ludziom, takim, którym ufam, Tak. aczkolwiek najlepszą metodą zaufania jest kontrola, więc będę ich po To też, no prostu ale już sprawdzał. na rynku jesteś kawał czasu, masz ludzi, na pewno kilku jest bardzo dobrych w zarządzaniu i tak dalej, ale co jest
ciekawszego od prowadzenia biznesu, no bo jeżeli nie będziesz się aktywnie jako prezes i tak dalej, tylko gdzieś tak chcesz trochę spasywnić to troszeczkę bardziej, to co jest takiego atrakcyjnego po drugiej stronie, na co przeznaczysz więcej czasu? Przynajmniej masz plany przeznaczyć. No właśnie na to, żeby się dzielić z młodymi ludźmi tym, w jaki sposób budować biznes w sposób bezpieczny i żeby to było budowane z sukcesem, bo statystyki są brutalne i około 50% otwieranych biznesów w pierwszym roku upada. No i chciałbym, żeby tych młodych ludzi, to choć niekoniecznie młodych, tak, ale tych, którzy otwierają te swoje pierwsze biznesy, żeby przygotować w taki sposób, żeby się znaleźć w tej lepszej 50% niż w tym gorszym. No, wiesz co, tak, upada, to, upada jak upada. Komisję, tak, wiesz co, Mariuszu, drugą 50-tkę życia. Upadek biznesu to nie jest najgorszy scenariusz. Bo jeżeli są, załóżmy, trzy scenariusze, najlepszy, najgorszy i ten w środku, to upadek firmy jest tym w środku. Najlepszy to jest to, co przytrafiło się mi, czy to, co przytrafiło się tobie, czyli gdzieś ta firma jest, funkcjonuje, rośnie i ma plany rośnięcia. To jest najlepszy scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że otwieramy firmę i ona po roku upada, tak jak ty powiedziałeś. To jest bardzo dobry scenariusz. Znaczy, może niekoniecznie bardzo dobry, ale średni i nie taki zły. Najgorszy scenariusz jest, jeżeli ta firma sobie funkcjonuje i jest nam dobrze, ale nie za dobrze, ale no, czegoś nam brakuje, wiesz, jakoś tak perspektywy się kończą, wchodzimy w taki marazm, że pracujemy, bo mamy jakieś pieniądze, ale nie są to jakieś takie duże pieniądze, żeby jakoś tak życie nam odmieniło, a broń Boże jeszcze wejdą jakieś kredyty, jakieś zaległości podatkowe, albo jak bierzemy towar na kreskę od swojego dostawcy na 30 dni i wydaliśmy te pieniądze i nie możemy tego spłacić i zamknięcie biznesu dzisiaj okazałoby się, że musimy do dostawcy zwrócić 100 czy 200 tysięcy złotych. I pomimo, że mało zarabiamy, nie cieszy nas to, to my pracujemy i rolujemy ten dług po prostu, żeby, a może będzie lepszy sezon i tak dalej. I tak sobie wmawiamy i jesteśmy w tej takiej beznadziei. Jak ja sobie na przykład z moich badań takich prywatnych u nas na MBA-u kiedyś musiałem zastąpić kolegę i zrobiłem wykład o upadłościach i o odpowiedzialności zarządu i tak dalej, to odkryłem, że na grupie 50 studentów, którzy gdzieś tam średnio każda z nich 10 osób zatrudnia, tak plus minus, więc nie są to jakieś takie, no to są małe firmy, no ale umówmy się, nie aż takie małe, że jednoosobowe. I się zapytałem, kto z was jest w stanie upadłości? Jedna osoba się zgłosiła. Jak przeczytałem im dwa warunki, które gdzieś tam prawo mówi, kiedy jesteś w stanie upadłości, 80% było w stanie upadłości, bo nawet o tym nie wiedziało. Dane z Krajowego Rejestru Długów, 300 tysięcy ponad przedsiębiorców na ile? 2 miliony ludzi jest w długach. Średnio 36 tysięcy, średnia arytmetyczna jednego długu. Czyli możemy sobie założyć, że 10 do 20% przedsiębiorców ma długi i to takie długi zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Długów. Nie mówię o takich długach w sensie kredyt kupiecki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest trudne zadanie właśnie nauczyć takiej, tak ty powiedziałeś, dyscyplina finansowa. Właśnie, bo tego trzeba się właśnie nauczyć, czy to wyjdzie samo, bo początkujące firmy no, upadają z jednego powodu, wydają więcej niż mają przychodów i to jest jedyny powód. Tylko jakimś dziwnym trafem ci początkujący, czy ci niedoświadczeni ludzie sobie wyobrażają przyszłość firmy i sobie zakładają przychody takie, koszty takie. No jak już człowiek jest trochę doświadczony, to te przychody szacuje troszeczkę mniej, koszty troszeczkę bardziej, aż w końcu, jak jest w biznesie po 20 lat, tak jak ja na przykład, to ja sobie teraz w ogóle trudno wyobrażam jakikolwiek dochodowy biznes, bo wszędzie te przychody to sobie chyba tak spłaszczam poniżej, a koszty sobie zawyżam jakoś tak naturalnie. Na przykład, tak, gdyby... Już kończę. Teraz już bezpieczniejszy. Tak, już kończę. Wiesz, to jak na przykład teraz przyszedł do mnie ktoś, dał w spadku 1 000 000 złotych, czy dwa, czy jakiś inwestor i miałbym wolny cash na koncie, to ja nawet nie mam pojęcia, jak ja mógłbym te pieniądze wydać,
po to, żeby mój biznes, nie wiem, rósł. Albo otworzyć jakiś nowy biznes, no inny niż kupno nieruchomości i trochę tam branie pieniędzy z najmu. Nie mam pomysłów, być może dlatego, że po tych 20 latach już te przychody to szacuję tak być może poniżej oczekiwań, a koszty powyżej i trudno coś wybrać w takim momencie. Ty też tak masz? Znaczy ja staram się też wszystkie inwestycje planować w trzech wariantach, tak? Tym realistycznym, optymistycznym, ale tak naprawdę najważniejszy jest dla mnie wariant pesymistyczny. Jeżeli w tym pesymistycznym mi się wszystko spina, to wtedy dla mnie... Ale poczekaj. Co to znaczy, że ci się pesymistyczny wariant spina? Bo według mnie pesymistyczny wariant to jest, nie wiem, popadasz w długi, zabierają ci samochód, żona cię zostawia, idziesz do więzienia i tam cię zabijają. O, to jest negatywny scenariusz. To już jest bardzo tragiczny ten wariant wydarzeń. Natomiast no, mówię o założeniach takich biznesowych, tak? Przy planowaniu, no, tak dla mnie teraz na przykład no, to był projekt, który planowaliśmy. No i te założenia, które przyjęliśmy w wersji pesymistycznej, nawet bank zaskoczyli, że tak restrykcyjnie żeśmy podeszli do tego biznesplanu w tym zakresie, ale to też nas uwiarygodniło, tak, że przewidzieliśmy, bo zwykle podobno ludzie w bankach zbyt koloryzują. O, przedsiębiorcy zwłaszcza. Tak, no i po prostu potem płyną na tym, nie? A myśmy trzy wersje im podali, tak, tą kolorową, realną, ale też tą taką, że gdyby, kurczę, nie wszystko poszło tak, jak byśmy chcieli. No i to spowodowało, że no, ocenili nas no, na tyle dobrze, że te 7 milionów kredytu nam przyznali. Tak? Także no to wielka odpowiedzialność przez najbliższe te 4 lata do emerytury. Tak, oczywiście. Znaczy ja cały czas staram się być odpowiedzialny za ten biznes i go rozwijać. Oczywiście, że tak, to jest to ogromna odpowiedzialność. Wiesz, tutaj będę cały czas prowadzić czuwał, tak? Mały biznes i mieć te, powiedzmy, pieniądze jakieś takie nieduże, ale gdzieś tam poddające komfort, takie poczucie bezpieczeństwa, że ten rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć przeżyje z oszczędności, to jest jedno. A wzięcie na siebie zobowiązania, żeby no, przeorganizować. Ja sobie wyobrażam, jak w trzech miejscach można firmę produkującą prowadzić. Ja miałem coś podobnego, gdzie w trzech miejscach miałem sklep internetowy i organizacyjnie to było straszne. I też stanąłem przed takim pytaniem, czy rzeczywiście wyprzedzić wszystkich do przodu i zbudować prawdziwe centrum logistyczne, gdzie wiesz, te wózki widłowe by podjeżdżały i same ściągały z któregoś tam piętra, paletę, żeby to zautomatyzować i zbić koszty pakowania maksymalnie, no albo się pozbyć tego biznesu, bo taki biznes, że mam 100 zamówień dziennie i idę na pocztę codziennie na wieczór wysłać te paczki, no to jest okej, ale kiedy biznes rośnie i tych przesyłek jest dużo, dużo, dużo więcej, to trzeba się zdecydować, czy rzeczywiście wziąć na siebie tą odpowiedzialność i zainwestować potężne pieniądze i zrobić prawdziwe centrum, czy może zrezygnować i pozwolić komuś innemu to centrum zbudować i ja wybrałem tą drugą opcję, szczerze powiedziawszy. Zgadza się. No to, wiesz, ja też nie traktuję tak naprawdę tej swojej firmy jako coś, co będę musiał mieć do śmierci. Tak? Być może też uznam za kilka lat, że warto to zmonetyzować, tak? I coś innego zacząć jeszcze robić, bo ja mimo to, że za te 4 lata na tą emeryturę chcę iść, to nie znaczy, że ja będę już nieaktywny, tak? Będę aktywny. Jak mi przyjdzie jakiś pomysł, który według biznesplanu mi się będzie kalkulował, to być może coś nowego zupełnie otworzę, tak? Także to... Okej, okay. Czyli apetyt rośnie. Co przyszłość, to zobaczymy. Czyli co, tak? Książki dwie napisałeś i gdzieś idziesz w tą stronę no, kierowania młodzieżą. Tak, znaczy no, generalnie może nie tyle młodzieżą, co ludźmi. Dlaczego podkreślam, że nie tylko młodzieżą? Bo młodzieżą w sensie doświadczenia biznesowego. Powstała, jak jej założyciel miał 55 lat, więc...
Dlatego to niekoniecznie muszą być młodzi ludzie, tak? Muszą być osoby tak naprawdę gotowe do otwarcia swojego biznesu, tak? Mentalnie gotowe, bo wiedzę i umiejętności można zdobyć, ale jeśli coś nie jest poukładane w głowie, no to może mieć problemy z prowadzeniem firmy, tak? Oj, to Dlatego to zdecydowanie. ja miałem 38 lat, jak otwierałem firmę, więc też nie byłem już najmłodszy. A kiedy ci się pojawiła w ogóle taka realny pomysł, że cholera, otworzę swoją firmę? Znaczy, gdzieś zawsze mi się to marzyło, tak? Zawsze, inaczej, może tak bardziej zaczęło mi się to marzyć w momencie, jak poszedłem do tej mojej pierwszej prywatnej firmy pracować, gdzie te 20 parę osób było i widziałem, jak to rośnie, tak? Jakie fajne uczucie było, jak to wszystko się rozwijało i tak dalej. Mówię, kurde, fajnie by było mieć takie coś swojego kiedyś w przyszłości. Oczywiście wtedy mi się wydawało to zupełnie nierealne, ale no, wtedy powiedzmy gdzieś tam zakiełkowała taka myśl, nie? Że to, kurczę, kiedyś fajnie by było mieć. No i zrobiłeś, udało się, aczkolwiek nie wiem, czy to była dobra decyzja. Bo to znaczy, wiesz, tak w takim sensie, mam taką koleżankę, która ma biuro tłumaczeń i język angielski uczy, ale w Anglii. I ona to otworzyła, ponieważ przyszedł kryzys ten finansowy i dużo kontraktów bankowych no, przestało funkcjonować i było dużo mniej zleceń było na te tłumaczenia i ją zwolnili z pracy, bo ona była takim tłumaczem. I w momencie, kiedy x10 firm tłumaczących się zamykała, ona otworzyła swoją firmę w najgorszym czasie, w jakim można było. Udało się jej, rzeczywiście urosła, też te metry, pracownicy, wszystko rosło, ale pytanie, na ile tutaj było szczęścia, a ile rozumu? No bo ja mam takie postrzeganie, nie wiem, czy ty się też trochę zgodzisz, że do bycia tym takim przedsiębiorczym człowiekiem, to jednak trzeba mieć trochę taki odpowiedni charakter. I jeżeli to się nie było na tyle silne, żeby już za dzieciaka, wiesz, tak od samego, od młodego gdzieś tam coś na swoim kombinować, to pytanie, czy warto, no troszeczkę to jak to przesadzać, to wyrośnięte drzewo, czy zmieniać konie w trakcie przeprawy? No bo jednak to doświadczenie 20-letnie prawie jako menadżer miałeś. I to też jest bardzo dobre, dobrze można też zarobić i sobie można życie ułożyć, że wcześniej cię to tak nie ciągnęło tak bardzo, ale dopiero po x 10 latach cię pociągnęło. Tego nie mogę zrozumieć, bo jestem trochę przeciwną osobowością, który już od dzieciaka gdzieś tam firmę prowadził. Znaczy, wiesz co, znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że nie każdy powinien być przedsiębiorcą. To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl. Nie każdy się do tego nie daje. Faktem, trzeba mieć chyba jakieś predyspozycje do tego. Między innymi taką żyłkę trochę ryzykanta, bo to się podejmuje ryzykowne decyzje czasami i jeśli ktoś nie umie takiej decyzji podjąć, no to raczej może nie wykorzystać szans, ale oczywiście też gdzieś tam się uchronić, tak? Bardzo bezpiecznie, zbyt chyba bezpiecznie mógłby to prowadzić, a te decyzje no, czasem trzeba podjąć tu i teraz, tak? No, nie analizować za bardzo, bo nie ma na to czasu, a żeby coś się zadziało, no, to trzeba te decyzje podjąć i tutaj no, taką cechę trzeba mieć. Ale wydaje mi się, że też tak, znaczy, jeśli chodzi o mnie na przykład, to taką cechą ważną jest wieczne wyznaczanie sobie jakichś celów. Czyli wyznaczam sobie jakiś cel, dochodzę do niego i zanim jeszcze dojdę do niego, to już sobie kolejny, oczywiście jeszcze większy wyznaczam, tak? No właśnie. To się, wiesz, to się nazywa wyścig szczurów. Nie, wiesz co, może nie do końca, no bo ja sam ze sobą się ścigam w tej chwili. No właśnie. Czyli nawet nie masz o co się ścigać, bo i tak wygrasz. No tak, ale no, wiesz, no, mam tą potrzebę też tego ciągłego rozwoju, zarówno siebie jako osoby, ale też no, firmy, tak? I cały czas no, cieszy mnie, jeżeli coś po prostu się rozwija. No właśnie. No właśnie, bo jeżeli Tak? cię cieszy, jeżeli się firma rozwija, no to też się smucisz i masz depresję, jak firma się zwija.
A mówiliśmy o samych pozytywnych aspektach firmy, o tych negatywnych jeszcze mało co mówiliśmy. Więc. Tak, znaczy nie, no oczywiście, że są gorsze momenty, tak? Mnie też w historii firmy trafiały gorsze momenty, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się, przynajmniej w mojej tej historii, do sprzedaży, tak? Jak był tam, nie wiem, 4 lata temu był taki moment, że gdzieś tam takie zachwianie było w tych projektach na rynku, było ich troszeczkę mniej, wzrosły mi koszty i miałem taką wizję, że trzeba będzie na przykład kogoś zwolnić, żeby obciąć koszty, to ja sobie usiadłem, jak to mówiąc, sam ze sobą i mówię, okej, to co zrobić, żeby nie zwalniać tych ludzi, tak? No i odpowiedź była tylko jedna, zwiększyć sprzedaż, tak? Więc nie inaczej. Trzeba było zwiększyć sprzedaż. No i jak już zaczęliśmy zwiększać sprzedaż, no to trzeba było kolejnych zatrudniać ludzi, nie? To iść dalej do przodu. Ale, tak? ale poczekaj, bo to czemu dopiero, że tak powiem, czemu wcześniej nie wkurzyłeś się tak bardzo, żeby gdzieś tam poinwestować w tą sprzedaż, czy wpaść na pomysł, co można sprzedać komu i tak dalej? Dopiero gdy firma była tak gdzieś troszeczkę pod kreską i rzeczywiście trzeba było już myśleć o redukcji. Czemu dopiero te trudne chwile nas motywują do działania? U nas to się tak złożyło akurat, bo my zawsze przełom roku mamy taki, że od połowy grudnia do połowy stycznia się praktycznie nic nie dzieje w tym przemyśle motoryzacyjnym. I, no i zwykle to jest taki miesiąc przestoju, ale jakby planowy, tak? Bo zawsze tak jest. Natomiast akurat wtedy się złożyło tak, że takie było spowolnienie w całej branży, które się przeciągnęło do marca. I, no i to tak naprawdę spowodowało, że gdzieś tam te myśli zaczęły się pojawiać, kurczę, no co będzie, jeśli tak będzie dalej, tak? No tak, ale, to, no, ale wiesz, no sezon, no to wiesz, jest sezon i jest czas poza sezonem, tak? Więc nie możemy traktować tego sezonu, jak, że to są normalne przychody, no bo jednak ten sezon się skończy, a ty nadal zostaniesz za dużą liczbą ludzi. Tak, ale rzeczywiście, no to była, tak jak mówię, sytuacja jest normalna od połowy grudnia do połowy stycznia. W tym akurat roku nastąpiło coś nietypowego, tak? Czyli wydłużył się ten okres tego przestoju, który nie wystąpił nigdy wcześniej i tak naprawdę nigdy później nie wystąpił. Tylko jednorazowo tak to by, tak, a ta, taka sytuacja. A tobie pieniędzy na rachunku topniało i topniało i topniało. No dokładnie, nie? Zaczęło się gdzieś tam z tych pieniędzy trochę ubywać i trzeba było po prostu podjąć działania, które spowodują, że sytuacja się odwróci. Tak? Jasne. No to i ja oparło mam się podobnie. To oczywiście wszystko o zamówienia i o sprzedaż. No. U nas na rynku uczelnianym jest podobnie, bo ta rekrutacja jest raz do roku, na październik i to dużo osób płaci z góry za cały rok, więc w październiku mamy masę siana na kontach, tak? Po lokatach jest to rozrzucane i tak dalej, ale to trzeba zabudżetować na cały rok. To jest siła, mieć pieniądze, widzieć je, ale nie wydać, no bo są wakacje, tak? I w wakacje też trzeba żyć i gdzieś zawsze te wakacje to są takie, czy wydamy za dużo pieniędzy w ciągu roku, czy nie? I to jest pytanie i to jest zawsze taka trudność. No ale w przypadku uczelni, takie mam teraz oczywiście, nie mam doświadczenia, ale taką mam teraz wizję. No jeżeli masz plan jakichś tych kosztów na cały rok, no to jesteś w stanie teoretycznie zaplanować te wszystkie wydatki. Oczywiście tak. Wiadomo, że coś jest nieprzewidywalnego. Czasem wyskoczy coś, czego nie przewidzisz. Natomiast mniej więcej jesteś w stanie te pieniądze, które w październiku dostaniesz, podzielić odpowiednio. Tak, tak, tylko wiesz, jaka jest nerwówka? Wiesz, jaka jest nerwówka we wrześniu, kiedy nie wiadomo, czy się zrekrutuje to samo, co w zeszłym roku, czy plus 10, czy minus 5, bo wiesz, jak się zrekrutuje minus 10, to też trzeba będzie redukcję zrobić i tak dalej. To już wiesz, jaka atmosfera będzie na firmie, nie? Jak się tam no gdzieś. Tak, ale patrz, ale teraz co mi przychodzi, bo tutaj nie mam pewności, czy też tak jest na biuro, rekrutacja na przykład od semestru letniego też, nie? Żeby to rozłożyć. Może ja tak zaczynałem swoje studia MBA. A myślisz, zaczynałem w lutym, tak? A myślisz, że dlaczego zrobiliśmy letnią rekrutację? No,
dokładnie. No. Po dwóch latach działania było. Pierwsze dwa lata działania były fajne, ale właśnie po dwóch latach działania, gdzieś tam w okolicach stycznia, lutego zaczynało brakować pieniędzy i mówimy, no to robimy letnią rekrutację. I tak się zaczęło zbierać u nas na kurs podstawowy pierwszą grupę. Tylko jeżeli mowa o takich kursach długich, nie że jakiś tam weekend gdzieś tam, jak jakieś takie szkoleniowe, tylko jak już ktoś idzie na jakiś kurs, jest 20-40 weekendów, tak jak u nas, to jakoś tak ci ludzie, nie wiem, czy są nauczeni, czy tak zorganizowani, że jednak to się rozpoczyna w październiku i te rekrutacje letnie są dużo mniejsze, ale teraz tak, rzeczywiście u nas na każdy kurs od tego roku będzie rekrutacja co pół roku, czyli, bo te specjalnie musieliśmy przemodelować pewne kursy, żeby ktoś mógł dołączyć w połowie roku, żeby te programy, które gdzieś tam z ministrami musimy dogadywać, żeby one też tam gdzieś jakieś takie moduły miały sprytne, więc tak, letnia rekrutacja, tak, pomaga zdecydowanie. Nawet jeżeli te rekrutacje będą większe, to możemy zrobić rekrutację jeszcze trzecią i czwartą, byle się zebrała grupa, byle te 20 kilka osób, które gdzieś tam pokryje koszty, tak, to jest. No i dokładnie, w tym momencie nazwijmy to taką sezonowość tutaj rozłożyłeś, tak, żeby te przychody były nie tylko w jednym momencie roku, ale w większej ilości. I tak samo tak naprawdę, nie we wszystkich, tak, ale w większości branż można jakieś działania podjąć, które spowodują, że ta sezonowość będzie miała mniejszy wpływ. No jedynie, nie wiem, budki z lodami nad morzem mają problem, no bo tam faktycznie sezon trwa tylko, nie wiem, 4 miesiące i koniec jest, nie? Tak. Natomiast w większości biznesów, wydaje mi się, można próbować jakoś niwelować tą sezonowość. Nie? Ale wiesz, no te sezonowości też są fajne, bo to jest też kilka dni, gdzie robisz pieniądze, a potem przez resztę roku możesz robić coś zupełnie innego. Mamy takiego kolegę w Asbiro, który tak się zdarzyło, że ma ziemię, pole i to w takim miejscu, gdzie raz do roku jest ogromny festiwal i po prostu na ten jeden weekend przyjeżdża setki tysięcy ludzi i potrzebują samochodu zaparkować i robi parking i w ciągu tego jednego weekendu potrafi zarobić na ładnych kilka mieszkań. Więc no taką sezonowość ma. No zgadza się, no wiesz, no ja akurat tutaj niedaleko lotniska w Katowicach mieszkam, więc tam na przykład... Całe Pyżowice to jest parking. U każdego na posesji można parkować. Cała wioska Pyżowice, to w każdym domu jest parking. Nie? I tam jak przychodzi sezon turystyczny, to wszystko jest pełne, tak? Tam dokładnie. Nie ma, po prostu trzeba, jak tu od drzwi do drzwi pukać, czy jest miejsce parkingowe, nie? To jest na tej zasadzie, nie? Zgadza się, więc tak jest, Mariuszu. No to wracając do naszej rozmowy, czyli można by powiedzieć, jesteś takim przykładem fajnego z przedsiębiorcy, z sukcesami. Trochę tych ciężkich chwil było, ale z tego, co mówiłeś, to nie było jakieś takie straszne. No, zwolnić jedną osobę, wiesz, to nie jest jakieś takie straszne doświadczenie przedsiębiorcy. Oczywiście jest to złe, ale w porównaniu do tego, jakie przedsiębiorcy, innych przedsiębiorców przykrości spotykają, no to tak troszeczkę szczęśliwie przeszedłeś przez to życie przedsiębiorcy. No tak, suma summarum tak, też tak się zgodzę z tym, że faktycznie tych gorszych chwil było znacznie mniej niż tych może, dobrych. Może za mało po bandzie szedłeś? Może trzeba było bardziej po bandzie iść? Wiesz co, no ja akurat jestem osobą taką, która jest zwolennikiem, jak to mówią, umiarkowanego rozwoju. Więc miałem okazję, a i owszem, takie, które mogły spowodować znacznie większy rozwój, czy tam szybszy, bardziej dynamiczny, ale też ja przy tym wszystkim analizuję ryzyka, jakie się pojawiają. I no miałem taki projekt, który by tak naprawdę mógł o 100% podnieść sprzedaż firmy, ale to był jeden projekt, tak? I w przypadku, gdyby się coś wysypało, to firma po prostu by padła, więc ja po prostu, mimo że nasza oferta
była najlepsza i zaproszono nas do finalizacji jakby tematu, to jak zobaczyłem umowę i kary, jakie grożą za niewykonanie, to podziękowałem, bo powiedziałem, że fajnie mieć to uczucie wygranej, ale nie wchodzimy w to, bo ryzyka dla firmy są zbyt duże. Co więc, się, no, co branża, zasadę, że, branża budowlana kilka lat temu właśnie przerabiała to, gdzie na budowie autostrady 500 ileś firm upadło, bo gdzieś te płatności gdzieś tam nie podochodziły i tak dalej. I często duzi gracze wykorzystują właśnie takie zapisy, dając do zrozumienia tym niekoniecznie młodym, ale tym małym przedsiębiorcom, że to jest dla nich szansa, pierwszy wielki kontrakt, wchodź w to, podpisuj, buduj tą fabrykę, no a potem to jest się takim, no nie jest się właścicielem firmy, bo jeżeli jest jakaś firma i tam jest jakiś właściciel i ja dostarczam mu 80% zamówień, czy 70%, to umówmy się, tym właścicielem firmy jestem ja i tamten człowiek zrobi wszystko, co ja chcę. Tak. Bo ja rezygnacja z kontraktu człowieka nie ma, zwłaszcza jeżeli jakieś kredyty wchodzą w grę, obrotówki, nieobrotówki, gdzieś tam nie ma tej górki finansowej i nie będzie mógł zwolnić połowy załogi tak z dnia na dzień, tak? Nie byłby taki mobilny. Nawet często w warunkach przetargu są takie rzeczy, tak, słyszałem o przetargu to w państwówce było na ochronę, nie wiem, szpitala czy czegoś tam, gdzie wymagano, żeby przez 2 lata tyle a tyle ludzi pilnowało, nie wiem, czegoś tam. No i za to decyduje cena. Najniższa cena, jaką przedstawiono, to gdyby wziąć minimalną pensję, pomnożyć razy ile ludzi tam wymagają zatrudnić, razy ile miesięcy w roku jest, to na minimalnej pensji no, nie byłoby wystarczająco pieniędzy, żeby robotnikom zapłacić minimalną pensję. Więc wiadomo, wałek od samego początku, gdzie ludzie przyjdą do pracy, popracują, a potem się im pieniędzy nie wypłaci. I tak dalej, i tak dalej. I bardzo dużo jest takich niebezpieczeństw, zwłaszcza dla młodych, początkujących przedsiębiorców. Ja bardzo często dostaję maile w takim stylu, że jest okazja i człowiek się zastanawia, czy nie wejść w dany biznes, typu mam okazję kupić 3 palety jakiegoś tam towaru, który jest ponoć bardzo, bardzo, bardzo tani, bo kosztuje 10 zł, a ja go mogę za 150 zł na Allegro sprzedać. I czy w to wchodzić? I często to jest właśnie taki sposób sprzedawców na to, żeby opchnąć swój towar, mówiąc, że kupisz to, sprzedasz drożej, to jest akurat, no akurat tam 3 palety tam odeszły i to mogę sprzedać super, super, super tanio. Tylko potem się okazuje, że zostajemy z tym towarem, który nie bardzo chce iść, bo zostaliśmy tak trochę wrobieni przez sprzedawcę takiego, nie chcę powiedzieć no, zawodowego, się, tylko dlatego, nieetycznego. Właśnie między innymi to jest to, czego staram się uczyć tych młodych przedsiębiorców, żeby patrzeć na te zagrożenia też i nie zachłysnąć się, tak, znaczy tak, żeby po prostu na spokojnie, bez emocji do tego podchodzić, bo to emocje, to jest taka stara prawda, że emocje są złym doradcą i w biznesie niestety też, tak, trzeba na chłodno podchodzić do tego wszystkiego. No tak, tylko podchodzisz na chłodno, tak Mariuszu, będziesz podchodził na chłodno, to później będziesz miał opinię na mieście, że ty jesteś zimny, że jesteś krwiopijcą i w ogóle, tak? Nie, no słuchaj, co innego jest jako osobowość, tak? Ale jeśli chodzi o po prostu podejście do biznesu, to im człowiek bardziej na chłodno to robi, tym lepiej, tak? Bo co innego jest, jak tu iść z przyjaciółmi na piwo i tak dalej, się pośmiać i być takim otwartym człowiekiem, a co innego jest, wiesz, no prowadzić biznes, nie? I sam wiesz, jako osoba, która prowadzi biznes, że lepiej kilka rzeczy, znaczy przeanalizować coś kilka razy od każdej strony, zanim się podejmie tą decyzję, niż tak w emocjach coś podejmować, bo nie zawsze się na tym wychodzi. Nie? Dokładnie i często ludzie tego nie rozumieją, że jednak to musi być taka chłodna decyzja i tak dalej, i tak dalej. No ale to już są takie piękno bycia przedsiębiorcą, że no, tak. My musimy te trudne decyzje podejmować.
Dokładnie, dokładnie. Mariuszu, wielkie dzięki za rozmowę. Gratuluję sukcesów i powodzenia przy tej no, inwestycji życia, można by powiedzieć, która gdzieś tam no tak, zorganizuje coś. Co to jest inwestycja życia? Zobaczymy, co jeszcze będzie dalej. Co życie ci jeszcze przyniesie, tak? Więc tak. Dzięki wielkie za rozmowę. Mam nadzieję, że wpadniesz do nas do Warszawy też pouczyć naszych studentów, czego tej ostrożności w biznesie, tego realnego spojrzenia bez emocji. Ja piwo do lodówki wrzucam, będzie na ciebie czekało na integracji. I co? Dziękuję za rozmowę, wolności, sukcesów życzę i do zobaczenia. Super, dziękuję bardzo. Trzymaj się, pa.